Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Właśnie jak wiecie, Krzysiek przespał się z przyczepie, było troszkę rześko, jak on to mówi. I zaczynamy przygotowywać się do pierwszego wyjazdu, tak na serio. Dzisiaj jest taki plan, żeby odwiedzić różne sklepy, gdzie możemy kupić różne lekkie, praktyczne rzeczy, które możemy zabrać ze sobą na pierwszą podróż. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to oczywiście nie zapomnij zasubskrybować i zostawić lajka. Będziemy bardzo wdzięczni. Pierwsze miejsce, w które się wybieramy, to IKEA. A my aż tyle wina pijemy? Nie, to teraz do piwa muszę wziąć. A to jest do piwa i do wina. Dwa w jednym. To bierzemy. Mogę nagrywać? Na YouTube'a. Co? To będzie dobre. Czy nie? Będę stawiała. Tak, wydaje mi się, że tak. Awe się rozłóż, bo nie widzę, jaki jest. Mamy kanał. No. To będzie dobre. No. To fajne jest, nie? Że w IKEA są takie rzeczy właśnie składane, że duże miejsce nie zajmą. No to jest takie większe. A nie takie się tu, które się czy który? Taki czy taki? Bo ten ma uchwyt, a ten nie ma uchwytu. Znaczy to dzień do rąk, nie? Czy to nie będzie nam przeszkadzało? Ale co myślisz, lepszy bez rączki? No. Mi się też wydaje, że lepszy bez. Pewny? No. A mogę to też włożyć? A po co wyjść teraz? No właśnie tak się zastanawiam, bo wzięliśmy ten mały rondelek. Nie wzięliśmy rondelka. Nie wzięliśmy go jeszcze. Aha. No ale wydaje mi się, że to bez sensu, żebyśmy kupowali taki duży czajnik. No, nie będzie miejsca. Zostańmy lepiej przy garnuszku. No ale to nie jest, że się postawi na gaz i się woda ugotuje. Idziemy dalej. Każdego jest po 6. Bierzemy to? Może wziąć. Okej, to tutaj. Wszystko co ja znajdę, tak. Ale tutaj ja znalazłam i powiem, ten mam na ten czoły. Ale on się tam nie zmieści do wejścia. Tu są nisko budżetowe, 9 koron. Ten myślisz o tym kolorowym? Nie ten z tyłu. 1195 koron tylko. Co? 1195. Tak, to jest pewnie oryginalny, widzisz, tak. Perski. Nasza inteligentna rozmowa. To jak się pobrudzi, tego wyrzucimy. I zmienimy. Weź dwa. Ile? 69 koron. Byś jadła ryż, to on ci będzie wlatywał. Będzie ci wlatywał tam ryż? No. Nie, to jest specjalne zrobione, Nicole, tylko... Ale ryż wleci, dziury to. A jak ty... To tutaj wyleci. No co ty nie powiesz? Wiesz? Idealnie przydaje. A nie, to jest tylko taki egzemplarz, Nicole, wystawowy i dlatego jest tak zrobione. Dla was takie są, żebyście nie musieli nic na zewnątrz, to wprowadzi was to stały. Ale ja jestem ten. Ale chyba nie są takie praktyczne, co? Christopher? Co? Chyba nie jedz, nie? Co? Okej. A takie coś miseczki z tego typu? Nie, może wziąć ewentualnie. Wydaje mi się, że miseczki mogłyby nam się przydać, bo one są małe i...
A to? I my tak sobie myślę, że... To weźmiemy tylko kubki najwyżej i miseczki, dobra? No, talerzyków braku to nie ma. Ale tych talerzyków chyba nie będą ten. No. I tutaj zostawiliśmy 1005 koron. Punkt numer 2 to oczywiście Biltema. W Biltemie kupiliśmy takie właśnie talerzyki. I wzięliśmy jeszcze kubków, to raczej nie, takie trochę słabe, ale weźmieliśmy chyba jeszcze może coś do winka. Ostatnie miejsce, które odwiedziliśmy, to Dolar. A w Dolarze kupiliśmy takie kolorowe kubeczki. Kosztowały 20 koron. Ja jeszcze szybko wybrałam się do sklepu po polskie produkty. Tu mam jakąś kiełbaskę, śląska, wileńska, berlinki, chrzan mam z żurawiną, oczywiście zupki chińskie dla dziewczynek, co uwielbiają. I lecimy. Ostatnie zakupy. Bardzo fajny sklepik z bardzo wieloma produktami z Polski. A tak nasz zestawik. Krzysiek pakuje właśnie zakupy i lecimy. Już sobie wyjechaliśmy. Do naszego celu zostało nam 23 minuty, 101 km. Powiesz, jak to się nazywa, czy nie? Aspo jakoś natury, rezerwat. Rezerwat natury. To my sobie... Muzeum jakieś, coś takiego. Nie wiem, że to zobaczymy. Jedziemy sobie i widzimy, że jest jakiś wypadek za 7 km. I że są kolejki. Więc zobaczymy, ile to zajmie, żeby się dojechać na tamto miejsce. Tunel Vana jechała. Metro. I stoimy. No tutaj chyba zawsze jest korekcja, bo... Skracają na tą drugą autostradę teraz. No właśnie. Bardzo często jest. I z lewego wszyscy na prawo się i tak cisną na końcu. Dlatego sobie sami korki robią wszyscy. To autostrada się dzieli, nie? Jedna z E4 zjeżdża na E20 tam. Możemy powiedzieć, żeby na pewno nie kupować nakładek na, pomóż mi, jak to się nazywa, na lusterka w Biltemie. Nakładek na lusterka, dodatkowych lusterek. Dodatkowych lusterek w Biltemie, bo jest... Tragedia, to jest mało powiedziane. No. Ja nic nie widzę, oprócz rozmazanego czegoś. Się strasznie bujają, drżą. Lokomotorem do skali, elektryczne skali będą tam. Pachuje krakiem. Taka
ogromna fabryka skali. Tak sobie jedziemy, 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 a zobaczcie co tam stoi na dachu. Zjechaliśmy się, dziewczyny poszły się wysikać. A tu Dodge stoi sobie na warsztacie samochodowym. Fajna reklama. Może Polacy mają. Jedziemy taką autostradą. Malutką drogą, są mijanki porobione. Au, au, au! Malutką drogą. Bardzo szeroka, duża droga. Zastanawiamy się tylko, jeżeli ta droga się tak nagle skończy, to jak my stąd zawrócimy? Do tyłu będziemy jechali. 3 km na wsteczny. Proszę Państwa. A to nie można, zakaz w kampingu. I proszę Państwa, dojechaliśmy do celu. Nie wolno. No to fajnie, fajnie. O nie. Nie ma. Trochę taki ząg mały. Przynajmniej toaleta jest. Czemu ząg? Teraz są takie filmiki, że klepią się w czoło i powinniśmy się teraz wszyscy klepnąć w czoło. Ale toaleta zaraz nowa jest. Chociaż zobaczymy miejsce. Tam są te drinki wyrobione, zobaczcie. Przejście w prawo, naprawdę. No. Jesteśmy już na miejscu, ale jest zakaz. Niestety zakaz. Okej. Okay. Dalej nie można wjeżdżać, bynajmniej mamy gdzie zawrócić, nie? Taki plus. Bardzo fajne miejsce, głupie miejsce. Czemu ty wiesz? Co gdzie będziemy spać? Właśnie. Tyle my się szukowaliśmy. To mieliśmy spać. A mogę tak przeźwrawić? Nie, wydaje mi się, że tutaj po boku nie kolegę weźmiesz. Nie, bo a, to dobra, ja dobra, nie. Dobra. Misia, ciepło? No. Za jakieś 6 godzin będzie ciepło. 6 godzin będzie. Jaką mamy temperaturę? Nie wiem. 8. Mamy garnek, będzie obiad. To jest niby garnek. Czekaj, nie wiem, co to jest. Więc co, tak to otwórz. No, jest. Tutaj ma ten. Jest, rudelek. Mogę ja sam otworzyć fajnie. Ja! Jo, jo, jo. Dobra, teraz też musi też pomóc, no? My przyjechaliśmy na ten parking nocować, ale nie, na którym nie można nocować. I teraz będziemy musieli szukać coś innego nowego. Nie? Fajnie, fajnie, naprawdę. Super. Tu są takie toalety też porobione. Nowe. Widać, że te nowiutkie jest porobione. To w tym roku było robione chyba. Takie fajne budki. Tu jest cały parking duży. My tylko stoimy jakiś samochód jeden. I tu są takie toalety porobione.
to jest nowe zrobione. Nowe, bo nawet niepobrudzone te są prawie. Deski. Tak to wygląda. Papieru nie ma to dlatego, czy jest. Jest nawet. Srej taśma nawet jest, nie? Spoko. Wentylacja jakaś. Zrobiono. Fajnie, fajnie. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Zwykłe i jeden. Jeden dla inwalidów. Z podjazdem tutaj z rampą. Zamknięty jest akurat. Z rampą. Pójdziemy się przejść, zobaczymy co tu jest ciekawego. Mam nadzieję, że mandatu chociaż nie dostaniemy. O, ale się ufajdała. Światełek nawet nie widać. O, tam są jakieś. A będzie co robić jak wrócimy. Być przyczepa. Tak, zrobiliśmy sobie pauzę, żeby coś zjeść. No i tam był szyld. No, szyld tam był? Szyld i pisało się, nie można kampingować. No to już no, miałam nagrane. Dziewczyny, jak zwykle, dobrocie, nie? Najpyszniejsze, co nie, może nie, być, nie, zupka chińska. No i też mamy tam słodycze ze sobą i chipsy. Tak, a my kawusie. Później pserwa będziemy mieć na słodycze, troszkę. Jestem do auta. A no. I tak pięknie. No. Tutaj doszliśmy do tej wieży widokowej i wchodzimy na górę zobaczyć jaki widok. Z trzema schody są. No wchodzimy. A tu jest jeszcze jedno piętro, ja nawet nie zobaczyłem, dopiero teraz zobaczyłem. Może ty się do góry idzie. Okaże się, że jedno piętro. A tu będziesz widziała więcej, tam są kratki, tylko zobacz. O Jezu! Zobacz. O, tu jest dopiero, tu jeszcze nie wyżej, jeszcze jest, nie? Nie, nie. O, tu jest piękny widoczek, jaki tarasik. Tam jest jakieś, to widzisz? To muzeum tam. Gdzie? Tam o, taki budynek jest jakiś dziwny zrobiony, widzisz? To jest jakieś niby muzeum czegoś. Aha. Albo marina jakaś. Gdzie? No tam to siwe takie w lasku, w środku lasku. To jest siwe w lasku? Siwe w lasku, no. To jest jakaś fabryka tam, wiesz? Czekolady. Słucham? Tam też woda jest, tam dalej za lasem. Tam za lasem. Widać trochę. Wszędzie woda mam dalej tylko. No, fajnie, nie? Bardzo. A to jakaś farma? Nie wiem, ktoś drzewo tam sobie robi, widzisz? No. No. Ale pięknie. No. Wszędzie wysepki takie porobione.
Znaczy są porobione. A porobione, między innymi z tymi wysepkami są porobione takie kładki drewniane wszędzie, że można sobie przejść z jednej na drugą. Tu akurat nie widać z tej strony, ale tam, gdzie byliśmy wcześniej. Ale tam widać. Gdzie? No tam jest coś porobione, no. Kładka jakaś. A my w końcu znaleźliśmy sobie taką miejscówkę. Tam stoimy. Tu jest parking, ale tam też było napisane, że nie wolno stawać. I tak właśnie. Sobie dzisiaj spaliśmy. Wczoraj przeszliśmy się tam, na drugą stronę, też było ładnie. To jest właśnie ten parking, a tu jest niestety napisane, że nie można się zatrzymywać i są to miejsca zarezerwowane. Tam jest ten drugi parking, co my właśnie staliśmy i tam nic nie było napisane. Tu stoi nasza przyczepa i żeby właśnie dostać się na tamtą chatkę, to my sobie tak przeszliśmy tutaj dookoła. Jest to rezerwat natury. I taka fajna bramka tutaj jest, która się sama otwiera i sama się zamyka. Jak widzicie, tutaj jest ten parking. Obawialiśmy się trochę, bo stoimy nie tak, jak jest narysowane, że można stać. Tak są miejsca. Prostopadle do tego tutaj płotka, a my stoimy tak, ale nie dostaliśmy mandatu. Rano staliśmy o 9:00. Obudził nas inny kamperowicz, dwóch dziadków, którzy też sobie stanęli tutaj, poszli na spacer i wrócili. My się pakujemy i jedziemy dalej.